Hej, witajcie! Zapraszam Was na 6. lekcję zaimki osobowe. Warto powtórzyć lub się ich dopiero nauczyć, jeśli zaczynacie przygodę z niderlandzkim, by swobodnie przejść do następnej lekcji odmiany czasowników. Podam zaimki osobowe, podam ich tłumaczenie, podam wymowę oraz wytłumaczę różnicę między jaj, a je lub wajwe, zaj, ze. On the slog, do dzieła. Ćwiczenia znajdziecie oczywiście w linku poniżej, żeby utrwalić sobie zaimki, jak i poprzednie lekcje lub te kolejne, które Was jeszcze czekają. Sukces! Powodzenia! Lecimy. Ik, jaj, haj, zaj, het. Liczba pojedyncza, liczba mnoga, waj, juli, zaj. Wracamy do pojedynczej liczby. Ik, jaj, haj, zaj, het. Ik, czyli ja, jaj, to ty, haj, zaj, het, on, ona, ono. Liczba mnoga, waj, juli, zaj, my, wy, oni, one. Zaj znaczy zarówno oni, jak i one, czyli rodzaj żeński i męski liczbie mnogiej tutaj. Nie ma tej różnicy jak w języku polskim, czyli zaj, oni, one. Jeszcze jest y, czyli pan, pani, państwo. Nie używa się tak często jak w polskim języku, nie trzeba, nie jest tak, że do opcji osoby lub starszej to nie wypada per ty, trzeba per pan, pani. Tutaj jest to inaczej postrzegane, więc swobodnie możecie na przykład do osoby w sklepie zapytać się coś, masz chwilkę, masz siatkę, cokolwiek. Nie musi być ma pan, ma pani. Lecimy teraz do różnicy między jaj a je. Kiedy jaj, kiedy je, kiedy waj, kiedy we, kiedy zaj, kiedy ze. Przerzućmy sobie to na nasz polski język. Weźmy przykład jaj kijkt i je kijkt. Jaj kijkt znaczy ty patrzysz, je kijkt patrzysz. Czyli używając tej wersji jaj, akcentujemy ten zaimek osobowy, podkreślamy, że to ty patrzysz, a używając je brzmi to patrzysz. Podobnie jak w polskim języku, częściej używamy bez tego podkreślenia tej osoby, czyli mówimy byłeś, widziałeś, zrobiłeś. Tak samo tutaj częściej będzie używana wersja je. Chyba że chcemy podkreślić my idziemy, ale ty nie. Wtedy będzie jaj, żeby zaakcentować tutaj tą osóbkę jaj. Mam nadzieję, że zrozumiałe. Lećcie do ćwiczeń. Jak macie pytania, to dajcie znać tutaj lub na maila. And success! Tot de volgende keer. Doei, doei!